Siemanko, z tej strony Krzyk Świro. Teraz prowadzę w amnezję. Z... Straka, nie pamiętam jak się nazywa. O! 3 czerwca 1899 rok. Teraz wiem, że mój strach przed brudem wynika z choroby, na którą zapadłem, wspinając się na szczyty zaginionych świątyń w dżungli. Jakby te czyste miejsca, tak wolno od brudu człowieczeństwo, odcisnęły ślad na mojej duszy, pozostawiając ją bezbronną wobec tego, co tutaj zostałem. Strach trzyma nas w jednym miejscu, a najpotężniejszy jest strach przed brzydotą ciała i jego wyniszczeniem. Jestem chory i zrujnowany, ale zbuduję maszyny, które powstrzymają te zarazem i uleczą nas wszystkich. Oto zbliża się nowe stulecie. Ha. Ale jesteś taki posfizowany? To nie wygląda na czyste. Cały czas mam ten ból, że nie mogę sobie sprawdzić stanu zdrowia i poczytalności postaci. Niestety. Come on, slow coach, it's this way. W pułapce! Czy to podstęp? Ten głos w słuchawce, tak podobny do mojego i który zdaje się znać mnie tak dobrze, czy wiedzie mnie w sobie tylko znanym nikczemnym celu? Ale czy mam jakiś wybór? Choć nie znam jego motywów, muszę odnaleźć moich chłopców. Jeżeli ta maszyneria zaprowadzi mnie do Edwina i Enocha, pójdę jej śladem nawet do środka ziemi. No to spoko, ćpem, to się cieszę. Jakaś awantura? O, telefon, do mnie. Na pewno do mnie. The shaking ground you feel is our attempt to clear the flood waters. Treachery, Mandus. We were undone. Your children are trapped by this act. You must find them before it is too late. What do you need me to do? How can I find them? Always deeper, Mandus. Through the piston room and into the tunnels. Then find the bilge and flush the rotten water. I will help you where I can. But you must be swift, my little friend. Czyli muszę je oczyścić jakąś wodę. No dobra. Da się zrobić chyba. O, co to? Co to? Mogę to podnieść, czyli jest ważne. Halo? Halo? Co się dzieje? Fuck, jakaś awantura. What the fuck? Coś się dzieje, kurde. Aha. Ha. Ha! Właśnie rozwiązałem swoją pierwszą zagadkę. Kurde. Wow! Co? Halo. Notatka. Sabotażysta szedł tą drogą. Intrygujące. Wrota są zbyt ciężkie, żeby je unieść. Są podnoszone za pomocą łańcucha okręconego wokół rury, która jest najprawdopodobniej obracana za pomocą silników połączonych z tymi przełącznikami. Ponieważ jednak bezpiecznik jest spalony, nie można uruchomić silnika. Wrota pozostaną barierą nie do pokonania. Pff, już to rozwiązałem. Jest takie proste. Bam! Wow. Dużo drzwi. Sprawdźmy te. Nie mogę ich bardziej otworzyć? Dlaczego? Kurwa. Fuck. O, bezpiecznik znowu. I bezpiecznik znowu. Dużo ich tu jest. O, tu coś jest. Halo? Co ja zrobiłem? Nie wiem. Nie ogarniam. No dobrze, tu są bezpieczniki jak coś. Tam się nie mogę dostać. Tu coś się robi, dzieje się. O, otworzone. Dobra, idziemy. Halo? Halo? Co jest znowu? Teraz muszę podnieść to. Bandaged feet and eyes. Small bones in the orchard. I have carried this world on my back with its legs about me. Damn this wretched soul. I am given birth to nothing but machinery.
Ale nasz bohater jest chyba pojebany i ma rozwój niejaźni. Takie zaczynam odnosić wrażenie, nie? Ala, hop. Dobra, czyli to tutaj. No, no dawaj, weź, weź. O, brawo. Fuck. Co teraz mam zrobić? Muszę skoczyć na beczki. To zrozumiałe. Tam się coś rusza. Fuck. No i po co ja tu wlazłem? Ej! Cichutko. O! O! Mam! A! Fuck! Gdybym mógł wskoczyć na górę, to bym się poczuł lepiej, wyżej. O! No i od razu mi lepiej! O, tu jest dobry ten. Co zrobię? Aha, no tak, otworzyłem inne drzwi. Dobra, pamiętałem o tym. Co się dzieje? Co to za awantura? Ja cię szpierdolasz. Uciekaj. Wszystko działa. Dobrze, to sprawdziłem. Pak! Na dupy. O, tu jest przejście. Dobra, idziemy tam. Bez nerw, bez nerw. O, jest. Fuck. Co? Notatka. Dalszy sabotaż bezpieczniku. Znów jakiś przeklęty bezpiecznik. Człowiek... Ten jest skrupulatny, aczkolwiek trochę powtarzalny w swoim sabotażu. Odór dochodzący z beczek jest dosyć nieprzyjemny. Mam jedynie nadzieję, że chemikalia przechowywane w tym budynku to nie główny składnik czy zagrażający moim dzieciom. Świnia tu jest? Halo? We mnie osranie. Zamykaj te drzwi, chłopaku! O, jest! A jak się tam dostać? No bądź zwinnym, szmaciar... Dobra, ja to zaraz wykminię. Hop! O, znowu te szczury. O! 19 sierpnia 1899. Von Reichenbach pisze o sile odycznej, podczas gdy ten ignorant i szarlatan Blawacki peroruje o duszy. Obaj to krytyni. Pomyśleć, że jednostka mogłaby usiłować wspiąć się na takie wyżyny, nie brodziwszy uprzednio w wymiocinach i flakach, nie stanąwszy na budowli poskładanej z kości. Montezuma był tym mądrzejszym. Ale tu, w naszych świątyniach ze stali, byłem świadkiem, jak głowa odcięta od ciała człowieka niedługo wcześniej stratowanego przez oszalały powóz i zanurzona w substancji Brennenburga. Otwiera oczy i woła, gdzie są moje nogi, gdzie jest moje ciało? Przekraczamy właśnie samą barierę śmierci. Moja droga zmarła Lili, dla ciebie jest już za późno, ale obiecuję ci jedno, ocalę nasze dzieci od śmierci i jeśli będzie trzeba, wyszarpię je ciemności tą cudowną miksturą. Brennenburga, chodzi o Aleksandra, ale hit. Fuck. Okej! Czyli to jest zamknięte z powodu jakiegoś, tak? Widzę maszynę, ale nie widzę
Aha, to te drzwi, które miałem zepsute na pewno. Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Tam nic nie ma, dobra. Fuck! Halo? Fuck. Cii. Szybko! Szybko, szybko, szybko. Szybko, 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 szybko. Zamykaj te drzwi, stary. Prawie się zesrałem, ale to nic, wszystko będzie dobrze. Dobra, idziemy. Czemu miga? Czemu miga lampka? Fuck. Gdzie jest ta maszyna w ogóle? Ja się zgubiłem trochę. A, tu jest, dobra. Nie ma tam nikogo? Notatka. Droga wolna. Wygląda na to, że powtarzalnia chemikaliów stanowi jedynie część większego kompleksu. Majaki i gorączka wskażą mi drogę. Dokądkolwiek zaprowadzą mnie wołania moich dzieci, wejdę głębiej w ten dziwny świat. Jesteś pierdolnięty. Tam. Idę tam. Szybko idę tam. Nie odwracam się ze środka. Dziecko! Jesteś moje szmaty. Idę. Idę. Tam nie idę. Idę tu. Halo, dziecko? Wow. Coś się tu zjebało. Ale... A to runęło, tak, tak? A! 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 Co, nie wskoczysz tam? Na trzy i hop! Fuck! Nie wskoczę tam bez kitu. Co? Co? Co się dzieje? Hold still, for God's sake, hold still, child! Don't let it get into your eyes! I'm gonna rinse it out now. There. It will be fine. You just need to lie down. Enoch, look for your brother. How many times have I told you not to play in the cellar? Jesteś złym tatą. Strasznie dużo krzyczysz. I znowu tutaj jestem? Byłem tu już. Wow, albo nie byłem. Co zrobiłem? Fuck, co zrobiłem? Wow. Najpierw to wysunął. Extraordinary. Quite extraordinary. And you built it all. Good God, man. You have been busy. It is wonderful how tragedy focuses the mind. What else was I to do? Fall into grief, pine and fade in my hopelessness? Why not then simply die in that jungle amongst those dead temples? Okay. Nie mogę zamknąć tego czegoś. Ja nie wiem, czy ja chcę to uruchamiać. W ogóle tu jest dużo rzeczy do uruchomienia. Najpierw odkręcimy to. Nie mogę. Też nie mogę. A to mogę ruszyć? On... On... Szmatę. Ups! Bam! What? The fuck? Dalej nie mogę tego ruszyć. To nic. Fuck! O! Mogę. Chodzi o zamknięcie jednego. Co się dzieje? On. Tadę! Wow! Meju, meju? Meju, 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 meju. Czyli jestem teraz jakby... co? Kur... Wypuść mnie stąd! Jak ślicznie. Jak pięknie. Jest. Wygląda na obłąkaną. Może tu ma prosiaczka zamiast. Może i to prosiaczek. To co? Zalanie wodą, wyłączanie awaryjne. Aha. No chyba cię pojebało. Nie ma tu nic ciekawego? O! Butelka. Ej! Wow, wreszcie mogę coś odsunąć.
tak. Właśnie sobie przypomniałem, jak w jedynce osrałem się po zobaczeniu kości. Szkieletu znaczy. O. Ej, fajne są te lampy. O, przejście dalej. To zaraz, jeszcze idę zobaczyć drugie drzwi. A tu co jest? O, zablokowany znowu szlak. Trudno. Idziemy dalej. Obroża, kark i pętla. Niechaj grają fanfary. Times napisał, że to niezwykła okazja. Niechaj chorągiewki powiewają na ulicach. Niech grają fanfary. To dzień dumy dla całej rodziny. Czujecie się dumni? Ze swoją rodziną. No. Do it. O, działa. To już nie jest tak fajnie, jak mi się wydawało. Dzieci, jesteście tu? Ale... Po co okna w piwnicy? Co się dzieje? Halo, jestem kto? Telefon! To do mnie! Szybko! Muszę go odebrać! Oj, te dzieci są kurwa przerażające też. Mandus, jak można mieć kurwa na imię Mandus? Co? No można mieć. Ciebie nienawidzę, spadaj. Nie masz prawa siedzieć na tym krześle, schowa się pod stołem. Szmat. Tu są jeszcze jakieś. Też nie mogę ich otworzyć, bez sensu. Z pełno rzeczy, których nie mogę otworzyć. Tego zamknę się tutaj. Dziecko, nie zabij mnie. Halo. Ej, muzyka w tej grze jest mega. Tylko kurwa winiaki. Ładnie zasuniemy krzesło. O, notatka. 1 maja 1899. A co jeżeli mógłbym przyjąć postawę pionową i poruszać się jak ludzie? Jeżeli mogłyby przyjąć postawę pionową i poruszać się jak ludzie, czy w ten sposób uda się okiełznać ich brutalną naturę? Czy będą śpiewać? Czy znajdą własnego Boga? Widziałem je i mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że nie. Na pewno nie. Ale z radością zaakceptują narzuconą im wierność Bogu i będą go czcić. Doszedłem do wniosku, że w tym względzie nie różnią się od zwykłych mas. Są tacy sami jak my. Po pokonaniu tej granicy zrozumiałem, że my również zostaliśmy zakuci w kajdany i musimy się wyzwolić. Aby uwolnić człowieka, należy go zniszczyć. Aby przekroczyć tą wielką linię ewolucyjną, należy ją najpierw namalować na ziemi. Czyli po to zrobiłeś te świnie? Czyli ja to zrobiłem. Ja jestem tym złym w tej grze. O, fajnie. W sumie. Tak? Czy nie? No już się gubić zaczynam chyba powoli też. O, to jest ten, pornografia z tej. Cycki. Ja wiem, z czego to jest. Z mitologii greckiej, jak Zeus pod postacią tego. Łabędzia ruchał się z jakąś tam kolesianą. Wow! Okulary i zęby. Czyli jestem okulistą i dentystą w jednym. Jestem zdolny. Aż muzyka ucichła. Super. O, jest notatka. 22 sierpnia 1899. W Ameryce mówi się o budowie wielkich miast z budynkami sięgającymi nieba. Uważam, że to całkowite szaleństwo. A może to tylko kaprys społeczeństwa bez własnej historii. Tutaj stąpamy po niej na każdym kroku. Jest w każdej więdzi ziemi pod naszymi stopami. Rozmawiali o tym zatrudnieni przez nas inżynierowie, zastanawiając się, jak często podczas budowy tuneli kolei podziemnej robotnicy natrafialiby na stare tunele przecinające stolicę. Jakie pałace leżą zakopane pod nami? Kopiemy, po czym przełaszamy sobie wykopane znaleziska. Mój architekt mówi mi, że w samym środku planety znajduje się wielka żelazna kula. Jajo świata. Cool. Może ma rację ten architekt. Alba. Już myślałem, że jakieś będą głowy tam czy coś. Nie ma tu nic. To idę stąd. Dobra. Gdzieś tu były drzwi. Stamtąd przyszedłem, więc idę tutaj, tak? Halo? Idę do łazienki. W łazienkach jest zawsze bezpiecznie.
Bezpiecznie. Jakiś ślub żydowski czy coś. Mogę spuścić? Nie mogę. Nic nie mogę tu zrobić z przydatnych rzeczy. Ej, ta cisza jest kurwa niepokojąca. Dobra, jak coś to uciekam do łazienki. Wow. Jestem na dworzu znowu. 11 października 1899. Stosujemy najnowsze odkrycia z dziedziny chemii, dodając do paszy niewielkie dawki substancji pochodnych laudanum, jeszcze przed rozpoczęciem całej procedury. Dzięki temu, gdy wyciągamy je z zagród i mieszczamy na linii przetwarzania, są mniej skłonne do paniki i rzadziej uszkadzają elementy maszyny, inne obiekty lub robią krzywdy samym sobie. Ta część pasa jest osłonięta gumą i dobrze oświetlona, by nie budzić negatywnych skojarzeń. Odkryliśmy, że inteligentne rozmieszczenie gramofonów i prostych akustycznych wzmacniaczy dźwięku w okulinie umożliwia uspokojenie produktu. Szczególnie dobrze sprawdza się to w tym względzie muzyka Debussy'ego. Wow. Czyli tędy prowadzone się świnie, tak? Na rzeź! Uwaga! Pompy paliwa. W użyciu są lotne środki chemiczne, które mogą być silnie żrące. Załóż kombinezon ochrony. Dobra! A mogę? A gdzie go mam? Ło, świnie. Tak. Świnko, cześć. Cześć, chodź ze mną, będziesz moim nowym przyjacielem. O, jesteś ciężka dziwka? To nie, zabieram cię. Wszystkie drzwi pozamykane. Świnie z nami i tylko strach między nami. O, notatki. Pompownia. To jakaś pompownia paliwa. Widziałem automobile, które prezentowano w fabryce Jarhama i Simona. Ale tutaj wyczuwam zupełnie inny zapach. To na pewno nie ropa naftowa. Wnioskuję, że ta maszyna pełni jakieś ważne zadanie. Uruchommy ją. Nie możemy. Sraka, powiem ci, kolega. Mogę wziąć te świnki? A tu by był krzywy, jakby nagle na mnie taka jedna przekrzywiła tak ryj, tak. No, to by było krzywe. Dobrze, tego nie zrobili. Jezu, wszędzie martwe świnie. Oszaleli. Ej, żyjesz? Jak się czujesz? Spadaj. Hahaha, fruń. Tam prowadzi krew, więc na pewno tam nie chce iść. A to co? To jest jakieś przejście tajne. Fuck! Dobra, idę sprawdzić, co jest z krwią. Aha, no tak. A tutaj? O, mogę otworzyć. O! O, notatka. He, widziałem! 28 września 1899 rok. Wyobraź sobie maszyny, które pewnego dnia będą myśleć jak ludzie, mówią. Jak gdyby to było nam potrzebne. Ktoś mógłby nawet pochwalić się stworzeniem człowieka, który rozmnaża się jak świnia. Świnie podobno mają długi orgazm. Mężczyźni i kobiety na czworakach, beztrosko patrzący się na ulicach, zalewający ulice swoimi brudnymi liścikami miłosnymi, alejki i rynsztoki spływające płynami ustrojowymi. Powietrze aż ciężkie od pożądliwych jęków. Ciała leżące we własnych wydzielinach. Stworzyliśmy świat, w którym człowiek podjął się do tego stopnia, że jest skłonny rozlewać swoje nasienie wśród przechodniów na ulicy. A to przecież stan, do którego dążył babage. Babaś. Babag. Nie wiem. Nie takiej maszyny szukamy. Taka istota stałaby się tylko bóstwem, które czcilibyśmy na kolanach. Nie chcemy tworzyć bogów, którzy będą kłócić się i cudzołożyć. Oni mają czyścić ten świat i wyzwolić ludzi. Odrzucam babaże, babaga. Tak samo, jak odrzucam rządzących. Niechaj świnie kopulują w rynsztokach, póki jeszcze mogą. Już wkrótce je wyłapiemy i otwimy im w niebo wstąpienie. No i teraz przyjdą i nas zjedzą, bo byliśmy źli. Dobra. Hop. Siema. Halo? Jest tu kto? Idę na ulicę? Czy gdzie? To tędy są prowadzone świnie!
Zwyznak. Obcym jestem zrobiony. Punkt informacyjny na portierni. Okej, gdzie mogę znaleźć portiernię? Myślę, że znajdę ją w kolejnym odcinku. Tak, myślę, że jak na razie to styka. Dzięki za uwagę, jeśli się podobało, lajkujcie, pamiętajcie, subskrybujcie i pa.